Joanna Widelska, zapraszam na prognozę pogody. Nad wschodnią, środkową i przejściowo nad zachodnią Europą pole wyżowa. Na pozostałym obszarze niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie pole podwyższonego ciśnienia. Zimna i wilgotna masa powietrza będzie napływać do kraju. W środkowo-wschodniej, zachodniej i północno-wschodniej Europie pogodnie. Na pozostałym obszarze dużo chmur z opadami śniegu. Nad Wyspami Brytyjskimi deszcz. Najchłodniej w Moskwie minus 5 stopni Celsjusza. Najcieplej w Atenach i w Rzymie do 14 stopni. I przejdźmy do mapy naszego kraju. Na wschodzie i południu zachmurzenie duże i całkowite, a śnieg może popadać na Lubelszczyźnie i wschodzie Podkarpacia. W pozostałych regionach rozpogodzenia. Od minus 3 i minus 1 stopnia na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie do 2 stopni na południowym zachodzie. Będzie wiał słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spadnie i wyniesie 1017 hektopaskali. I już teraz przegląd regionów. Zapraszam.